Brawa dla Pawła Nastuli, który przytrzymuje jeszcze 8 sekund i będzie mistrzem olimpijskim. Śladami Waldemara Legienia, Paweł Nastula, najlepszym judoką w Atlancie w kategorii do 95 kg. Mistrz olimpijski 96 roku, dwukrotny mistrz świata, trzykrotny mistrz Europy, 13-krotny mistrz Polski w judo. Prekursor, nestor polskich sukcesów międzynarodowych w MMA. Jak patrzysz na to doświadczenie z perspektywy czasu? To była konieczność, to była jakaś chęć sprawdzenia się, to był jakiś przymus, nie wiem, ekonomiczny? Jak patrzysz na tą przygodę z perspektywy czasu? Oczywiście to względy ekonomiczne odegrały dużą rolę i to nie ma co ukrywać. Miałem dobry kontrakt, natomiast oprócz tego była to fajna przygoda. Uczyłem się nowych dyscyplin i rzeczywiście no, było ciekawie. W tamtym okresie MMA w Polsce praktycznie nie istniało. Znaczy, no było i tam chłopcy startowali już wtedy na takich galach małych, ale to szerszej publiczności MMA nie było znane. I w momencie, kiedy ja no, zaczynałem przygodę z MMA, no nie ukrywam, że było duże zamieszanie i no, dużo hejtów, tak, w moim kierunku, że ja tutaj mistrz olimpijski, mistrz świata, tutaj najlepszy zawodnik w judo, taka piękna dyscyplina i nagle zaczynam walczyć w czymś, co wtedy nazywali, nie wiem, mordobiciem, walką bez zasad. Rzeczywiście wtedy, jak mówili, to mówili bardzo źle o MMA. No i to można powiedzieć był początek, jeżeli chodzi o taką karierę Polaka. No karierę, trudno to nazwać karierą, no ale starty takie na takich poważnych galach, które są znane na całym świecie, jakim wtedy było Pride, tak? Rzeczywiście Pride wtedy, jeżeli ktoś się interesował MMA, no to było coś coś niesamowitego, bo rzeczywiście te gale były robione z wielkim rozmachem i na takie walki przychodziło po 40-50 tysięcy widzów, także no, było to niesamowite przeżycie. Teraz MMA w Polsce, w ogóle w Europie, tak mocno się rozwinęło, że nawet, że my w tej chwili rozmawiamy, tak, to świadczy o tym, że popularność MMA jest ogromna. Trenujących jest też bardzo dużo. Za moich czasów, kiedy ja próbowałem pierwszych swoich startów i treningu, no to my szukaliśmy miejsca i zawodników po całej Polsce, z kim możemy potrenować, bo nie było tak dużo trenujących, tak przekrojowo, tak? Wiadomo, że byli dobrzy zapaśnicy, dobrzy bokserzy, dobrzy kickbokserzy, natomiast przekrojowo mało kto robił takie treningi, więc no to też było niesamowite doświadczenie i logistycznie to pogodzić, żeby pojechać w jedno miejsce, tam potrenować z kimś tam pojechać do drugiego klubu, gdzie też mogliśmy potrenować. Także no, rzeczywiście było to utrudnione, jeżeli chodzi o trening. W tej chwili jest tyle klubów, tylu zawodników w różnych kategoriach wiekowych, że naprawdę, jeżeli ktoś chce bardzo się dobrze przygotować do swojej pierwszej gali, no to naprawdę ma duże możliwości i oczywiście trenerzy dużo więcej wiedzą, są bardziej wyedukowani, tak, wiedzą jak prowadzić zawodnika MMA, tak, bo to zupełnie inaczej się prowadzi zawodnika judo, zapasów, boks, kickboxing, tak, a inaczej zawodnika MMA, gdzie no, trzeba ćwiczyć kilka dyscyplin przekrojowo i rzeczywiście ten trening jest zupełnie inny. Także jeżeli chodzi o czasy, kiedy ja zaczynałem, a teraz, no to jest bardzo duża różnica. Wspominałeś o, że dzisiaj łatwiej jest przygotować zawodnika do pierwszej walki. Wszystko jest pod ręką, wiedza na temat przekrojowego treningu jest bardziej pełna. Czy dla Ciebie jako uformowanego walczaka, wojownika, judoki, przejście z olimpijskiej dyscypliny do MMA,
Abstrahując od tego hejtu, o którym wspomniałeś, to wymagało jakiejś transformacji, jakiegoś przeprogramowania mentalnego, czy to była tylko kwestia technicznych elementów? Czy jeżeli chodzi o przekształcenie mojego mentalnego podejścia, to nie, bo ja zawsze byłem takim fighterem i tutaj to się dużo nie zmieniło. Natomiast jeżeli chodzi o styl walki, no to musiałem mocno się przestawić. Musiałem się nauczyć od podstaw walki w stójce, tak? Bo to wymagało dużo pracy i rzeczywiście te pierwsze moje miesiące, nie wiem, nawet można powiedzieć do 2-3 lat, no to były trudne, ciężkie i ciężko mi było, tak? Później już było coraz lepiej, natomiast ten pierwszy moment, kiedy ja w wieku 35 lat zaczynałem przygodę z MMA po zakończeniu kariery judo, gdzie spędziłem na macie 25 lat, gdzie te nawyki już miałem tak wpojone, że ciężko było to zmienić, to rzeczywiście trwało to jakiś czas. Szczególnie jeżeli chodzi o walkę w stójce bokserską. No ale jakoś tak po jakimś czasie dałem sobie radę. Oczywiście ja wiedziałem, że ja nigdy nie będę zawodnikiem typowo boksującym, tak? Że generalnie jeżeli spotykałem się z zawodnikiem, który wychodził z dyscypliny stójkowej, no to nigdy nie podejmowałem z nim takiej otwartej walki w stójce, tak? Tylko dążyłem do zwarcia i do obalenia, tak? Bo to, no, to na tym polega MMA, tak? Każdy zawodnik jest w czymś tam dobry, tak? I w trakcie walki musi dążyć do tego, żeby wykorzystać swoje najmocniejsze elementy, tak? Także no, tak to było. Dzisiaj rolę, którą pełniła wtedy Pride, pełni Federacja UFC. Jak ty byś porównał z perspektywy czasu te dwie federacje? I mam takie pytanie, gdzie według ciebie są granice prowokacji sportowej? Nawiązuję tutaj do tego, co wykonuje McGregor, co często kończy się niebezpiecznymi już sytuacjami, które już są daleko, wykraczają poza taki dobry gust. Co sądzi na ten temat sportowiec, który wywodzi się ze sportu olimpijskiego, gdzie nie ma takich zachowań? Znaczy, jeżeli miałbym porównać Pride i UFC, no to ja miałem przyjemność już jak Pride został sprzedany UFC i już nie pod szyldem, ale już ludzie z UFC organizowali galę. I to było w Las Vegas, gdzie walczyłem z Barnettem. To już była duża różnica, tak? To w ogóle, jeżeli chodzi o galę, o organizację i o cały ten show, no to nie ma co porównywać. A dla ciebie to jest istotne jako zawodnika, bo to jest ta otoczka? Nie, otoczka jest ważna i to rzeczywiście wpływa też na samopoczucie natomiast generalnie, jeżeli zawodnik się szykuje do walki, to go tak do końca, co dzieje się wokół, nie interesuje, tak? Natomiast widać było, nie wiem jak teraz, tak, ale wtedy tak było, że UFC bardziej się nastawiał na telewizję, tak? Na transmisję przez płatną, tak? Natomiast sama gala, no, byli kibice, ale no, nie przywiązywali tak bardzo do tego wagi. Natomiast Pride, głównie ten show, który się dział w tym miejscu, w tym momencie, tak? Arena, tak. I to była ogromna różnica. Natomiast walki, wiadomo, też były fascynujące, zarówno w Pride, jak i w UFC. W Pride też Japończycy robili, co fajnie się sprzedawało, walki duży z małym, tak? I takie walki przyciągały też dużo kibiców, tak? Że sumowiec, który waży 230 kg, walczy z zawodnikiem, który walczył 80 czy 90 kilo, tak? Więc to też było fajne. No. Natomiast tu, jeżeli chodzi o UFC, no to jest bardziej już sport, tak? I nie ma takich walk
pokazowych. No. A jak ty się zapatrujesz na takie prowokacje? Prowokował cię kiedyś ktoś w karierze? No nie, jeżeli chodzi o prowokacje, ja... No, pochwalasz, kwestia, da się bez tego żyć? Da się bez tego żyć. No, może dla show, dla biznesu, dla kasy, no, jest to potrzebne. Ja no, wywodzę się z takiej dyscypliny, że pokora, szacunek to, żeby, że jak chcę się pokazać, tak, to muszę się pokazać w czasie walki, a nie przed walką, tak, i w tych przygotowaniach, żeby nakręcać taką napięcie. To mi nigdy nie pasowało i nigdy ja tak się nie zachowywałem. No, to też kwestia indywidualna każdego zawodnika. Ja myślę, że promotorzy też pracują nad tym, że rzeczywiście czasami trzeba podkręcić atmosferę i spowodować, żeby te show było ciekawsze i żeby było więcej kibiców zarówno na hali, jak i przed telewizorem, tak? Natomiast no, myślę, że to musi być, tak? Tylko że to też musi być z takim trochę z pełnym poszanowaniem przeciwnika. Klasy. I tego, co się wokół dzieje, tak? Taka chamska bitka podczas wagi, czy tam jakieś chamskie odzywki, no to już nie jest, to uważam, że to przekracza pewne takie ramy tego, co powinno być, jeżeli mówimy o sporcie, tak? A MMA uważam też jest dyscypliną sportową, gdzie powinny panować pewne reguły, zasady, tak? Ale czasami jest tak, że dany zawodnik ciśnienia nie wytrzymuje i się tak źle zachowuje, ale wtedy dostaje kary, tak? I myślę, że następnym razem już jest troszeczkę inaczej się zachowuje, jest no, bardziej opanowany. Jasne. Paweł, pytanie z innej beczki. Jaką rolę pełni rodzina, żona, dzieci w życiu wojownika, w życiu zawodnika sportów walki? Ja myślę, że rodzina, żona pełni bardzo dużą rolę i czasami decydującą o tym, co dalej się z danym zawodnikiem dzieje, bo jeżeli mamy rodzinę, mamy żonę, tak, i jesteśmy w tym cyklu treningowym, w momentach, kiedy rzeczywiście mamy przygotowania do najważniejszych imprez typu Mistrzostwa Świata, Igrzyska, no to ta druga połówka musi nas na tyle znać, żeby wiedzieć, kiedy może, no, jak się zachować, bo nie ma co ukrywać, my jesteśmy wtedy napięci, wtedy każdy jakiś drobny szczegół może spowodować, że my się denerwujemy, że wybuchamy, że no, możemy nieświadomie po prostu zachowywać się źle. No i tutaj rola właśnie partnera, bo to może być zawodniczka, tak? I, żeby wiedzieć w danym momencie, jak się zachować. Tak, moja żona szybko mnie poznała i wiedziała, no, dogrywaliśmy się tak, że naprawdę nigdy nie miałem żadnego problemu z tym, że coś żona no, w trakcie moich przygotowań zachowała się nie tak, jakby mi pasowało. Wiedziała, kiedy może coś powiedzieć, kiedy lepiej po prostu odwrócić się, odejść. Także no, rola jest ogromna i tu myślę, że tutaj te drugie połówki, które są ze sportowcami, no, muszą być cierpliwe, wyrozumiałe i dzielnie znosić, bo niekiedy my, sportowcy, zachowujemy się bardzo, bardzo, może nie nieprzyzwoicie, ale no, tak, które po prostu druga połowa musi no, przełknąć, przeczekać do zawodów, a po zawodach swoje powiedzieć. A dzieciaki? Miękną wojownicy przy pojawieniu się dzieci? Nie, no, jest to ogromna radość, jak są dzieci i nowa istotka w domu. Super przeżycie, ale czy miękne? Nie, znaczy, no, wiadomo, że cieszymy się, cieszyliśmy i tak jak ja, no, to wielkie przeżycie. Natomiast
No nie ma to raczej wpływu. Znaczy, jeżeli właśnie to jest ciąg dalszy tego pytania wcześniejszego. Jeżeli mamy partnera, partnerkę, która wie, że no, musimy w danym momencie, w danym dniu odpocząć po ciężkim treningu, tak? I nie możemy na przykład się zajmować dziećmi, tylko musimy iść zdrzemnąć się, tak? Znaczy idziemy, tak, partnerka zajmuje się dziećmi, to jest okej, tak? Jeżeli rzeczywiście jest tak, że my przejmujemy rolę opiekowaniem się dzieci i jeszcze trenujemy, no to wtedy jest ciężko, tak? To wtedy rzeczywiście nie mamy czasu na tą regenerację i często jest tak, że nie odnosimy dużych wyników. Nie da się połączyć. Czy olimpijczycy w MMA podnoszą jego poziom sportowy, czy tylko wizerunkowy? Nie, no myślę, że sportowy podnoszą. No, Damian Janikowski myślę, że podnosi poziom MMA i widać, że podchodzi do tego bardzo profesjonalnie, tak samo jak Szymon, tak? To nie jest tak, że my dostajemy kontrakt i siedzimy w domu i raz na tydzień sobie trenujemy i wystartujemy, zbiorę kasę i do domu. Nie, my ciężko trenujemy, oni tak samo ciężko trenują, przygotowują się do kolejnych startów i chcą wypaść jak najlepiej, tak? To jest taka... My, olimpijczycy, w ogóle zawodowcy, mamy to, że jak już podejmujemy jakieś wyzwanie, to chcemy się jak najlepiej przygotować, tak? I trenujemy, uczymy się nowych rzeczy i staramy się wypaść jak najlepiej, wygrać oczywiście, ale też pokazać kibicom, że uczymy się i staramy się walczyć, tak? I to, że wychodzimy z innych dyscyplin i wchodzimy do nowej dyscypliny, to nie powoduje tego, że nie chcemy fajnie wypaść, w sensie takim, czyli ta pasja jest wspólnym mianownikiem. Tak, żeby kibic powiedział, a no ta przyszedł po kasę i wziął kasę i poszedł do domu. Co ty dzisiaj robisz sportowo? Ja robię sportowo? No ja prowadzę klub, w którym jesteśmy, tak. Oprócz tego mam zajęcia w szkołach, prowadzę zajęcia judo z dziećmi. Oprócz tego prowadzę zawodniczkę, oczywiście wróciłem do judo, tak. Prowadzę zawodniczkę, młoda zawodniczka, 14 lat, młoda judoczka, która ma wielkie ambicje być najlepszą zawodniczką na świecie. No i ja jej pomagam, także tak wróciłem do judo i teraz się czuję bardzo dobrze w tym. Właśnie, żeby skończyć o judo. Moje chłopackie lata to byłeś ty, to był Legień, to był Rafał Kubacki. Jakie dzisiaj nazwiska czy osobowości nawiązują do tamtych czasów? Są jacyś prospekci, kandydaci do medali olimpijskich? To jest bardzo niezręczne pytanie, na które ciężko mi odpowiedzieć, ponieważ mamy za 2 lata Igrzyska Olimpijskie, ciężko mi wskazać medalistę, tak, który może zdobyć medal, jeżeli mówimy o polskich typach. Natomiast wiadomo, to jeszcze jest 2 lata, przez 2 lata może się dużo zmienić. I może ktoś z młodych wyskoczy, tak, i zdobędzie medal. Co życzę, ponieważ od 96 roku nie możemy zdobyć medalu olimpijskiego w judo. No, to wiadomo, że to się wiąże z tym, że dyscyplina wtedy jest bardziej popularna. Więcej mamy chętnych do uprawiania tej dyscypliny. No, a my wszyscy judocy tego byśmy chcieli. Judokom w takim razie życzymy medalu, a Pawłowi na stoli formy i radości z podopiecznych. Dziękuję.